Szanowni Państwo, na podstawie artykułu 161 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, na wniosek Prezesa Rady Ministrów, postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dniem 13 października 2022 roku powołany został pan Szymon Szynkowski-Welsenk w skład Rady Ministrów na urząd Ministra do Spraw Unii Europejskiej. Proszę pana ministra o złożenie przysięgi. Obejmując urząd ministra do spraw Unii Europejskiej, uroczyście przysięgam, że dochowam wierności postanowieniom Konstytucji i innym prawom Rzeczypospolitej Polskiej, a dobro ojczyzny oraz pomyślność obywateli będą dla mnie zawsze najwyższym nakazem. Tak mi dopomóż Bóg. Proszę o podpisanie roty przysięgi. Dziękuję, panie ministrze. Uprzejmie proszę pana prezydenta o zabranie głosu. Wielce szanowny panie premierze, panie wicepremierze, szanowna pani minister, szanowni panowie ministrowie, panie i panowie. Ministrowie, wszyscy dostojni, przybyli goście. Szanowni Państwo, Panie Ministrze, przede wszystkim gratuluję. Jest to objęcie w rządzie bardzo ważnej teki, związanej z wielką odpowiedzialnością, zadania trudnego, ale absolutnie leżącego w obrębie pańskich niewątpliwych, wielkich i wykazanych kompetencji. Bardzo dziękuję za to, że pan minister, pan poseł tego zadania się podjął i dziękuję panu premierowi też za ten wybór. Jestem przekonany, że to jest wybór bardzo dobry. Pan minister zajmuje się sprawami zagranicznymi Rzeczypospolitej już od lat, z wielkim doświadczeniem w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, przy wykonywaniu bardzo ważnych misji, nie tylko codziennej pracy sekretarza stanu w tym ministerstwie, ale także i tego, co realizowane było poza granicami, w relacjach z naszymi właśnie europejskimi sojusznikami i z naszymi również i sąsiadami, bo relacje z Republiką Federalną Niemiec, relacje polsko-niemieckie leżały między innymi właśnie w gestii pana ministra dotychczas. Cóż tu wiele mówić? Przecież doskonale wiemy, że w ramach Unii Europejskiej właśnie to Republika Federalna Niemiec, nasz największy w Unii Europejskiej partner, a zarazem sąsiad, jest właśnie tym państwem, które pełni rolę szczególną. I stąd uważam, że ten wybór jest znakomity, bo tą specyfikę współpracy z naszym zachodnim sąsiadem, działania w tym obrębie, ale również i tematyki związanej z, jak to mówimy czasem, sprawami brukselskimi, pan minister ma, śmiało mogę powiedzieć, doskonale opanowaną. Wiem to, bo także jako były poseł do Parlamentu Europejskiego wielokrotnie z panem ministrem na te tematy właśnie europejskie, brukselskie rozmawiałem w aspekcie naszej sytuacji i pozycji w Unii Europejskiej. Także zasięgałem opinii i rady pana ministra w czasie wielu zadań, które wykonywaliśmy razem poza granicami kraju. Pan minister jako przedstawiciel rządu, Ministerstwa Spraw Zagranicznych w czasie moich zagranicznych wizyt.
Bardzo, panie ministrze, za tą współpracę przez ostatnie lata dziękuję, bardzo dziękuję za to wsparcie. Nie mam żadnych wątpliwości, że z tym zadaniem, trudnym zadaniem, poradzi pan sobie znakomicie. Nie mam żadnych wątpliwości, ponieważ wiem i znam także doskonale pańską determinację w prowadzeniu polskich spraw. To dla mnie fundamentalnie ważne, żeby właśnie rozumieć naszą pozycję w Europie i jej znaczenie w Europie z pełnym, zdrowym rozsądkiem i umiarkowaniem, ale jednocześnie godnością i właśnie dokładnie zrozumieniem tej pozycji. Bez żadnych kompleksów. I wiem o tym doskonale, że tutaj Rzeczpospolita może na pana ministra liczyć. Dlatego właśnie tak bardzo mocno akcentuję, że nie mam wątpliwości, że ta teka konstytucyjnego ministra trafia we właściwe ręce i że ten wybór dokonany przez pana premiera jest bardzo dobry. Będziemy z całą pewnością mogli liczyć na współpracę z panem ministrem, ale będziemy zarazem z całą pewnością mogli liczyć na to, że Polska będzie dobrze reprezentowana w zakresie polskich interesów realizowane będzie maksimum to, co można zrealizować. Jeszcze raz dziękuję za podjęcie tego zadania, dziękuję za dotychczasową pracę, gratuluję, bo jest to awans, jakby na to nie spojrzeć. Był pan do tej pory sekretarzem stanu, wiceministrem w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. W tej chwili jako członek rządu objął pan tekę konstytucyjnego ministra. Jest to w istocie ten najwyższy poziom w rządowej hierarchii i tego z całą radością gratuluję i satysfakcją, życząc panu jednocześnie, aby tą misję udało panu się wykonać znakomicie dla Rzeczypospolitej, a także dla pana osobistej satysfakcji jako obywatela Rzeczypospolitej, patrioty, także jako polityka i człowieka. Gratuluję i jeszcze raz dziękuję, życzę powodzenia. Dziękuję, panie prezydencie. Szanowni państwo, na tym kończymy oficjalną część uroczystości. Zapraszam pana ministra do pamiątkowego zdjęcia z panem prezydentem.